Pewnego dnia dwójka przyjaciół, rozważny Salcio oraz bojaźliwy Frycu. O kurwa, ale się straszyłem. O, co ty tu robisz? Nie, o kurwa! O kurwa, ale się obsrałem. Postanowili rozpocząć swoją przygodę w 7 Days to Die. Jest! Widzę. O kurwa, ale prawie to spajki. Co to? O shit! Okej, także witamy serdecznie. Jakby okazało się, że to nie była horda, to w poprzednim odcinku i horda nas czeka dopiero teraz. Czyli co, idziesz w eksplor, czy zostajesz i mi pomagasz? Ciężkie pytanie mi zadajesz. Bo powiem ci szczerze, że... Skoro mówię, że to nie było horda, więc myślę, że się lepiej przygotować do tej hordy, nie? No tak, ale eksplor nam chyba nie da tak dużo jak w tym momencie zbieranie surowców, żeby wszystko ogarnąć, nie? Kurwa, zdjąłem już wszystko. O co chodzi z tym gorącym? Musiałbym zobaczyć, czy jest jakiś perek na to, żeby mnie, żeby temperatury mi tak na mnie nie działały. Nie, bardziej mi chodzi o to, że ty potrafiłeś zrobić ten chleb kukurydziany. Ja nie wiem, czy jeszcze mogę go zrobić, bo ja tam mogę jakieś podstawowe zrobić teraz. Możesz go zrobić, bo sprawdzałeś w tym samym odcinku, w którym ja zrobiłem chleb. Nie pamiętam. No ja widzę kurę. Wybaczcie mi, ale musiałem to zrobić. O, teraz zauważyłem, że dzień siódmy jest zrobiony na czerwono. To dużo tłumaczy. Ej, właśnie, wiesz co zauważyłem pod twoją nieobecność? Kurwa, teraz mi jest zimno? No przecież mi było gorąco. Zobacz sobie dzień siódmy, jak wygląda. No ma kolor czerwony, właśnie się kapłem. No. Czy to nie jest wystarczająco wymowne? 7 days to die, bro. Mam pomysł, jak to wszystko, kurde, ogarnąć bez kilofa, żeby to było dookoła obkopane fosą. Łopatą. No nie, bo betonu nie przykopiesz łopatą. Cio. Łopatą. Fuck. Dobra. Wyszkolę się w czymś. Ja bym chciał intelekt sobie ogarnąć, żeby mieć tego inżyniera potem lepiej rozbudowanego. Okej. Okay. Dobra, w dupie to dodaję sobie więcej ten rzeczy w to, żeby mi jedzenie lepiej działało. Oj, zrzut! Drop? Tak, zrzuty są co 3 dni. Nie wiem, czy ryzykować iść go szukać zamiast ogarniać tej rzeczy, ale... Mogę się rzucić za tym. Powiem ci szczerze, jeżeli tam miało być coś fajnego, no to myślę, że chyba warto. Tylko, że jak tego nie znajdziemy, nie? Czy to się pali z... Ty w ogóle, ej, widzisz to? Co? Dokładnie na S się coś pali. Za drzewami to widzę. Znaczy, może ja mam skill, że tam się coś pali, ale miałem wrażenie, że tam się coś... Dokładnie jakbym widział płomień. To może to jest flara z zrzutu. W sensie, ja nic nie widzę, ale... Ja mam bardzo daleko w sumie rendering zaznaczony, więc... No ja mam zmniejszone to wszystko, żeby w miarę to wyglądało, wiesz? Tu jestem beznadziejny biom. Nie to na flarę wyglądało, szczerze mówiąc. Okej, okay. No jeżeli mówisz, że tak wyglądało, no to... No pociąć się za to nie dam. Ej, mam na czerwono, że mi jest gorąco. Bardzo gorąco. Skocz do wody może. Ale czekaj. Znajdź ubranie lub schowaj się. Ale przecież mam ubranie. Chyba, że to jest błąd w tłumaczeniu. Powiem ci, nie był to chyba najlepszy pomysł. Możesz wracać jak coś. Ja ten ogień widziałem dosyć bardzo daleko. No bo to by było tyle logiczne, że ten samolot tędy leciał, nie? Więc to by się zgadzało. Jest! Widzę. Też widzę. Dalej widzę tą flarę w ogóle. O, ale to na dupie. No,
Teraz to widzę też dokładnie, przede mną to jest. Kurwa, serio? Nie opłacało się. No, w dupę, jest mi zbyt gorąco. Podejrzewam, że trzeba by było ogarnąć jakieś umiejętności odnośnie temperatur. Zawsze mojej postaci było zimno, to aktualnie jest jej gorąco i tak jest. No właśnie, zastanawiam się, czy to nie jest zasługa tego, że jest ten dzień hordy. Kuźwa, te moje papki na razie bardziej przeszkadzają nam niż tym zombie. Co, muszę strzałę porobić do łuku. Właśnie chciałem zrage'ować, dlaczego nie mogę gotować mięsa, skoro mam tą umiejętność. Serio, kurwa, z tego łuku się dziwnie strzela. Chcesz zgadnąć, dlaczego nie mogę gotować? Nie. Skoro dobra, pytasz... Dobra, zombie mnie wyobraź sobie, że nie rozpaliłem. To jest tak, że zatarasowałeś strasznie ten przód, pewnie zaś wejdą bokiem. No pewnie tak. Generalnie sprawa wygląda tak, że teraz mogę jeść rzeczy, które innym by zaszkodziły. Jednak nie. O, i mam sraczkę. Dalej jestem głodny, kurde. No tu głód strasznie ciężko jest ogarnąć. Może jakąś konserwę sobie jeszcze wszamam. Szamaj, stary, wszystko co trzeba. Mamy tylko tą noc przeżyć, a potem pójdziemy razem eksplorować i wbijać levele. Po prostu musimy się na te zombie sami zacząć wpierdzielać, tak żeby jak najszybciej poziomy wbijać. Kurwa, dobra, bo... Jeszcze kolb kukurydzy narobię, żeby tutaj przynajmniej się dało. Jest 10. Wiesz co? To wrzuć tą kukurydzę i dawaj po to drewno ze mną. Dobra, robi się 20 chlebów, 7 steków i 10 kolb kukurydzy. Tak, nice. To już ładnie. Troszkę pojadłem, także mogę iść. Moja postać blablabla mi robi w brzuchu. Dziwnie to słychać strasznie. O kurwa, ale wybrałem te spajki. Co to? Burza. Ale się obsrałem. O, i mam sraczkę. I mam nadzieję, że to nie jest rozpoczęcie hordy oficjalne. Dałbyś jakieś sadzonki czy coś? W sensie, na co sadzonki? Na drzewo, żebyśmy mieli trochę. Mamy w skrzynce pewnie. Bo ja się trochę oddalę po te drewno, żeby tutaj z najbliższych tych miejsc. Nie, bierz, możesz brać z tych najbliższych miejsc, bo mamy sadzonki, tylko trzeba je posadzić. Okej. No i jak będziesz walić w drewno, to też będziesz miał sadzonki, więc możesz od razu sadzić na tym samym miejscu czy coś. O! Kurwa, walnę obok mnie! Co ty mówisz? No! Zastanawiam się, jak duża ma być ta horda. Nie wiem. Naprawdę. Nie pamiętam w ogóle tej ilości. Ja nawet nie wiem, czy ja kiedykolwiek do 7 dnia wytrzymałem tak, żeby grać. Chyba nie. Nie, no co ty? Jasne, że nie. I od razu jak ten, jak łupiesz drewno, nie? To od razu możesz robić z całego drewna pułapki. Bo zawalimy tymi pułapkami potem wszystko, nie? Chciałbym przeprosić, bo wkradają się zakłócenia podczas gdy mówię. Nie wiem skąd i dlaczego się pojawiły, ale mam nadzieję, że nie uprzykrzy to dalszego oglądania. Mogę zrobić ich 20, wow. No, mówię ci, że to się wydaje, że masz dużo drewna, a wcale nie. Tak, no, 21 będzie trzeba się zwijać, nie? Oka. Żeby sobie poogarniać już głód, porozkładać te spikesy dokładnie. Bo ja nie wiem, czy to jest tak, że punkt... Kuźwa, to jest najgorsze, że my nie mamy takich podstawowych informacji nawet, nie? Wow. Powiem ci, robi się czerwone niebo coraz bardziej, nie? No, niepokoi mnie to bardzo. Zaczynam się stresować powoli. No, w sobie coś w tym jest, bo też tak jakoś trochę niepokój czuję, kiedy jest takie przekrwione niebo. Dobra, chodź już się powoli, będziemy zbierać i rozkładać spikesy. Dobra, to sobie mam 20 spajków też. No ja będę mieć trochę więcej. 26. A, no, to będę mieć podobnie. No, no może z 30 ten wytargam. O kurwa! Czekaj. Ja spierdolam na hadę. No dobra. Powiem ci klimatycznie tutaj się zrobiło. Mam nadzieję, że spierdalasz razem ze mną. No wiesz co, mam trochę mam takie wysokie obciążenie na mojej postaci, więc... Bo ich tu już jest pełno. Ja ci zostawię kilka takich miejsc, żebyś mógł sobie ten... przejść. Wiesz co, ja się pobawię trochę w bohatera i sobie ich tu pozabijam. Póki nas wszystkich już nie atakują. To też pójdę ci trochę pomogę. Nie, spoko, ja mam łuk także. No kurwa, jakie one są twarde, stary. Dobra, muzyczka zrobiła się taka groźna.
Dobra, bo tam pies zaczyna biegać. Chodź, stary. Ej, bo jest snu, jest już pudo. Kurwa, zajebiście to wygląda. Myślę, fajnie odjebał. Ja już nie mam spikesów niestety. Mam 4. To chodź, zabierzesz tutaj do środka. Ten dźwięk był jest nie! Ten dźwięk jest okropny. Idą. O, shit. Są już pod nami. Wiem. Dobra, poseł obmyśliłeś zajebiście, powiem ci szczerze. Miło mi to słyszeć. Głównie idą, wiesz, frontem. Ale giną tu wszystkie. Większość się... Na tych moich spajkach. Nie wiem, czy oszczędzać sobie amunicję. Wiesz co? Chuj wie, jak to długo będzie trwało. Jak to będzie trwało całą noc, to mamy przesrane. Ale jeżeli to będzie trwało tylko tak, wiesz, jakąś część nocy, no to jest lepiej. Powiem ci dobrze, że akurat tą flankę wzmocniłem. Tu od frontu dużo się wpierdala. Nie wiem, czy już nie ma ich w sklepie. Patrz. Dużo tam poginęło, ale... Ej, szkoda, że nie dostajemy expa za to, że ten... Za to, że... Giną w spikesach. Powiem ci, kurwa, one są aż tak głupie. Nie wdupiałem się tak ofen w spajki, tylko biegną obok nich. Jeszcze ich trochę tu leci, no ale... Czy one będą z każdej strony biegać? Na to wychodzi. One tak, one z każdej strony trochę polecą. Tu to przejście zrobiłem, bo nie miałem za bardzo jak... jedyne miejsce, którego ty nie obstawiłeś. No bo nie dało się przez to, że jest ten chodnik pierdzielony. No. O tym ci mówiłem. Że widzisz? A włażą po sobie skurwiałe zombiaki faktycznie. Kurwa, ja nie mogę tego, ja nie mogę tym... Ej, wchodzi tu szmata. A nie wchodzi. A nie zamknąłeś tego, klapy. Oj, no zapomniałem. Zleciałem, ale chuj, dobra. Co ty dupczysz? Dobra, dam radę. Ty, ja jest jeszcze pod nami centralnie. Centralnie w sklepie są. Serio? Tak. Cały sklep rozpierdalają. Tak, są w sklepie już. Ty, to uciekaj stamtąd. Nie, spoko. O, chuj. Dobra, to idę do ciebie. Nie, spoko, nie, daj radę, daj radę. Musimy wzmocnić front. No tak, ja tam zacząłem wzmacniać na początku, tylko że nie starczyło mi czasu. Wzmocniony pancerz chroniący nogi zostawił zombiak. Ty, to masz wszystko? Jestem na froncie. Gdzie wyszedłeś? Przed spajki. To jak tam wyszedłeś? A tędy. Tędy, którędy one wchodziły. Osad ze spajkami była zajebistym pomysłem, bo one wszystkie się w ten dół wpierdalały i ginęły na tym dole. No wiem, a jak próbowała wychodzić, to wpierdalały się głową w spajki. Dokładnie. Dobra, chodź, może wrócimy. Ja to zabuduję jeszcze raz i będziemy patrzeć, co dalej się będzie działo. Ja jestem za. Dobra, czyżby to był koniec hordy? Teraz się zastanawiam, czy to jest koniec hordy, czy po prostu na przykład, nie wiem, o drugiej będzie jakaś kolejna fala? No, mega klimatyczne to było, powiem ci szczerze. Myślałem, że tak to będzie po prostu, o, przyszedł sobie zombie, a tu najpierw burza, a potem się strasznie niebo przekrwiło i potem wszystkie zombiaki, nie? No mega, powiem ci, podobało mi się. No. Ja sobie wezmę trochę tego grillowanego mięsa, wiesz? Nie wiem, czy najlepiej nie jest zrobić tak, że pijesz herbatę z chryzantem, a potem jesz. W sumie nie było aż tak ciężko. Znaczy, było ciężej niż to, co było w poprzednim odcinku. Herba. Zacząłem sobie uświadamiać, że w tej grze nie liczy się to, żeby latać jak idiota, tylko żeby inteligentnie podejść do sprawy. Ja zrobiłem po prostu, skupiłem się na bunkrze i to w sumie sprawiło tyle, że oni nawet nie byli w stanie podejść do nas tak naprawdę. Cieszy mnie to, że użyłem mózgu. Mi się to Szkoda, że w grze. Co nie zmienia faktu, że użyłem, tak? No tak. Te śmieci, co leżą na ziemi, nie? No. Jak uderzysz, to dostajesz za nie papier na przykład. A to wiem, no. A to nie wiedziałem. No, ja pójdę z tobą, bo przyda się żarcie i tak dalej. Chyba, że budować bazę dalej. Chociaż... No, myślę, żebyś ty budował bazę, ja pójdę, bo kolejny szereg budynków sobie zrobię. Bo pomyślałem o tym, żeby iść się wyekspić. Czujesz głód. Kurwa, co chwilę czuję głód. Kurze mnie to, ileż tej grzemu trzeba żreć, żeby się nażreć w ogóle. Trochę trzeba. Ale nie powiedziałbym, że to jest złe.
kurwa, zjesz normalnie 5 chlebów, mięso, to jesteś głodny. To nawet ja w rzeczywistości nie jestem aż tak głodny. Okej. Okay. A ten księżyc wygląda strasznie. Ja mam taką mocną mgłę, nie? Przez to, że mam takie ustawienia, a nie inne. O, ja w ogóle. Ja tam gdzieś widzę na 100 metrów. Co to było? Rzygałeś teraz, czy... O, właśnie to. Pięścią uderzyłem. A. O, najadłem się. Kurwa, 10 chlebów zjadłem i w końcu się udało. Ja cię gratulacje. Teraz ci powinno przejaśniać. Yes. Przetrwaliśmy. Na ludzie w zasadzie. Aż jestem piątka, znaczy 4-5. 3-4. A, no to prawie się zgraliśmy. No, powiedzmy, nie, nie, że jest przybita. To wspaniała muzyczka teraz będzie. Mamy to. Szczerze myślałem, że będzie ciężej. Ale to dopiero ja... pierwsza. Mam nóż myśliwski. O. Zgadnij, gdzie był? W sklepie. Są skrzyniczki z narzędziami nieruszone. Kute żelazo. Młotek, wytrychy. Ja w nas nie wierzę po prostu. Ty, półki sklepowe. Części metalowego narzędzia, 7. Zajebiście. Ja się do handlarza przejdę. Ja pójdę jeszcze zeksplorować, trochę pozbieram kamieni. Czekaj, ja to po prostu pościągam, to ja będę szybciej biegał. Kurwa, dużo szybciej. Jestem ciekawy, co mogę kupić za 544, za 344 dolce. Ty. Nie mogę do handlarza wejść. Dlaczego? Są zamknięte drzwi. A! What the fuck? Czaisz, że po szóstej godzinie dopiero z megafonu gada ten. Co? Z megafonu gada, że jest otwarte i dopiero wtedy można wejść. Pałka z paralizatorem. Klimatyzator. Karabin maszynowy AK-47. O! Ale AK kosztuje 5000 prawie. O, shit. I ciekawe ma te rzeczy. I czemu mogę coś sprzedać w sumie? Sprzedaj. Aha. Ja, jak ja jej sprzedaję rzeczy, to ona mi daje te żetony z kasy na księcia. Ale ona chce dolary. Spoko. Dobra, moje pytanie. Czy iść tu w Explore? Możesz w zasadzie, bo naprawdę ja nic nie znajdę. Jak już tu jestem. Tylko tu raczej nic nie będzie, bo to jest to miasto, w którym, z którego uciekliśmy. Ale czy... Ale powiem ci, okropnie tu jest. Cieszę się, że się stąd wynieśliśmy. O, tu były 3 zombie w tym domu. Jedzenie. Okej. Ale to od razu zjem, bo są kurwa głodne. Ale porum. O kurwa, ale się obsrałem. O, mam sraczkę. Ja pierdolę. Ja nie wiem, jak ty możesz tak lubić eksplorować solo. Nie wiem, czy kojarzysz miniaturkę z pierwszego odcinka. Mhm. Gdzie były te 3 zombie, nie? No. Ja się jestem w tym domu. No kurwa, 5 was tu jest? Serio? Okej, okay, ja jestem zesrany generalnie po tym, co tu się dzieje. Musicie mi wybaczyć to ciągłe gadanie o sraniu. Po prostu grając w tą grę, cały czas mam obsraną zbro... Nieważne. Ja będę zostawał w domu i budował. O, jest tu ich jednak 3. Kamienna włócz. Jak widzisz zombie żołnierza, to uważaj, bo on jest w chuj mocniejszy, w chuj wytrzymalszy. I fuj szybszy niż reszta. O.
I tak całą raję przeleciałem. Tak, że stary, mogę... znalazłem jeszcze swoje stare rzeczy. O, czyli to tak szybko nie znika w ogóle, spoko. To nie znika chyba w ogóle, mam wrażenie. Dobra, problem jest taki, że mam za dużo rzeczy. Jakiś pojebany dźwięk słyszałem. Tak jakby syczenie węża, ale pojebany jest ten dźwięk. Jezu, już nie chcę przychodzić. O matka, jak ja się tak będę wlec, to tam nigdy do ciebie nie trafię. Ale też cały czas wracam do domu. Tak. O, umiejętności. Przejebać jak gdzieś znalazł. O kurwa. Nawet cztery? O kurwa. Nawet cztery. Skąd? Nie mam pojęcia. O kurwa. No to już się jasno robi. Pięć. To już potem biegnę do ciebie. Cholery się wzięły, to ja za cholerę nie mam pojęcia. A to w środku są? No. A to w tym sklepie? Na zapleczu tak jakby były. Na wejściu magazynu tak jakby do sklepu. Przesrane, ale to są gdzieś spajki rozwalone albo coś? Nie. Bo jeżeli nie, to, to wychodzi na to, że one się respią tam, gdzie nie ma gracza. To znaczy, że chujowo, bo jak wychodzimy razem z bazy, to one się respią w bazie po prostu. Doskonała izolacja. To jest to, czego potrzebujemy. Lubisz łagodną pogodę, ale wytrzymasz też nieznaczne wahania temperatury. Zyskujesz 10 punktów zabezpieczenia przed ciepłem i zimnem, a także tracisz 15% mniej wody i żywności, gdy jest ci za zimno lub za gorąco. No, to się przyda. I co, jak rozwinięte. I co do tej kuźni jeszcze raz potrzebujemy? Kuźwa, zapominam, ja tą kuźnię chciałem teraz zrobić. Ej, mamy wszystko, żeby zrobić... Kurwa, mamy wszystko, żeby zrobić kuźnię. Stary, 1,5 minuty mamy kuźnię. Super. Będzie można robić już takie rzeczy, jak kilof. Czas zostało? Najwyższy. 5, 4, 3, 2, 1. Mam kuźnię. Oh yeah. Czy ty każde drzewko w ogóle przeżyje, które posadza? Przeżyje? No, w takim sensie. No przeżyje, no. Wyrośnie. Tak, chyba tak. No, to na razie... 80 drzew. A. Ale ja się cieszę, że mam kuźnię. Ja pierdolę, ja myślę, że to będzie jakaś odległa rzecz. Dopiero w następnym odcinku, a tu już... Już będziemy mieć. Czyli możemy tworzyć o wiele więcej przedmiotów teraz, nie? Będziemy mogli robić tak. Kutą stal. Żelazo. Kute żelazo. Nawet słoiki, stary. No stary, korpus rakiety nawet. Co? Robię dużo kutego żelaza. Spoko. Zrobimy z całego żelaza i z całej gliny? Nie chcesz. Crafting zostawiam tobie. Ja jestem od eksploru. I od gotowania. Fajnie, że tu jest coś takiego, że tu się wszystko przyda. No. Że z wszystkiego możesz coś zrobić, co ci się przyda potem. Czyli już wiem, że polimery też muszę kurwa zbierać. Ale się ram tym, żeby mieć kilof. O matko. Co, zrobimy oficjalnie kilof pierwszy i będziemy kończyć. Co ty na to? No. Tak akurat noc się zacznie w sumie. O jać. Wytwarza się. 3,5 minuty. O kurde. No, ale stary, warto. Jeszcze 2,5 minuty, stary. Będę musiał zacząć robić żelazne spajki, bo te drewniane bardzo szybko się niszczą. Ale spoko. Ej, możemy zrobić tak, że po prostu będzie się przytapiała glina sobie w tym... u tego kowala, nie? I ona tam zostaje jako przytopiona. Bo najpierw trzeba przytapiać surowce, a potem z tych surowców robi się inne surowce. Które to bardziej skomplikowane, ale spoko. No to to będzie na wiele wyższym poziomie niż reszcie gier, no ale spoko. Mam nadzieję, że ten kill-off będzie taki zajebisty, jak mi się wydaje. Bo ja w sumie od początku mówię cały czas o tym kill-offie w kółko, a to jak to się okaże, tylko trochę lepsze od tego. Nie wiem, no, kurde. Od siekiery. Nie musisz wytworzyć jakąś fajną broń. Ja tak mówię, ja jestem od eksploru, ty od wytwarzania.
No chyba, że ten. Chyba, że możemy się... Jakbyś chciał, to możesz mi na przykład zamiast czytać książki, to mi je przynosić. Okej. Okay. Żeby miały wymaksowane to, nie? Ja mogę coś stworzyć. Patrz! O kurwa. Dobra. Palnij w coś. No 50. No ja jest różnica. Zajebiście, będziemy mogli to wszystko zniszczyć teraz. O kurwa, to 10 000 HP. Z tym będzie ciężko. To co, kończymy? No, trzeba by na dzisiaj już skończyć. No, to plan jest taki, że na tym razem będziemy to ładnie po prostu rozbudowywać tutaj wszystko. Ja idę w Explore dalej. Muszę do końca ten całe miasteczko przeszukać i potem już będę miał wyjebane. Zostało mi raz, dwa, trzy, cztery, pięć budynków, czyli tak jakby na raja, bo szpital jest przeszukany już mniej więcej. Dobra, gdzie ty jesteś? Się no pożegnamy tak. Ładnie przy naszej kuźni. O, to jak to na kuźni? Osiągnęliśmy całkiem sporo, przeżyliśmy hordę bez najmniejszego problemu, tym razem prawdziwą hordę. Dziękuję bardzo za oglądanie, zapraszam na kolejne odcinki i to tyle ode mnie, do usłyszenia. Hejos! Ja myślałem, że powiesz coś więcej.